Ostrzewska, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam interpelację do Pana Prezydenta. Bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź, jak pracownicy MPEC-u i Rada Nadzorcza zostali ukarani za złą pracę lub całkowite zaniechanie nadzoru. Brak strategii w poprzednich latach i kompletne nieprzygotowanie MPEC-u na nowe wyzwania były tematem dla marzeń w Radzie Pracy. Brałam udział w tej audycji i nie umiałam tego wytłumaczyć Was staradnemu czekającym. Dotychczas uważałam, że bezkarni są tylko politycy. Mój umiłowany prezydent nie może odpowiadać za złą pracę spółek miejskich. Uprzejmie proszę o odpowiedź, bo w połowie stycznia będę odpowiadać za wypadku. Dziękuję. Dziękuję. Do głosu jeszcze. Ja się zapisałem, miałam dwie interpelacje. Jedna dotyczy tego samego tematu podnoszonego przez kolegę Staszkiewicza i pana Radnego Migdała, wycinka lasu. Ja w tej sprawie około 2 miesiące temu zwróciłem się do pana prezydenta, otrzymałem zapewnienie i do stosownych służb, że sprawa jest pod pełną kontrolą. Część wynika ze złego stanu tego lasu i że wykonawca tej wycinki będzie musiał zasadzić odpowiednią liczbę drzew. Chciałem zapytać o dwie kwestie. Po pierwsze, ryzyko zabudowy niezgodnej z budżetami i planem miejscowym, ponieważ tam miały być stosunkowo niska zabudowa według miejscowego planu i potem według budżetek. Wygląda na to, że planowana zabudowa o wiele wyższa i to jest sprawa pierwsza. I druga sprawa, kiedy, kto i gdzie zasadzi te drzewa, które miały być rekompensatą za wycięte samosiejki i nie tylko w tamtym rejonie. I co się stanie, jeżeli tego nie zrobi, ponieważ wiem, że tego typu działania niestety w Krakowie mają miejsce. To jest sprawa pierwsza. I sprawa druga dotyczy Parku Kulturowego i sytuacji w centrum miasta Krakowa. Otóż Park Kulturowy i uchwała w sprawie Parku Kulturowego była wielkim sukcesem Krakowa, powielanym w wielu miastach. Tym niemniej coraz częściej do nas dochodzą głosy o tym, że co prawda estetyka generalnie w tym rejonie miasta się mocno poprawiła, o tyle coraz częściej powstają tam różnego rodzaju sklepy, działalność, która burzy tą estetykę Parku Kulturowego i nasz salon Krakowa, jaki powinno być bezpośrednie centrum miasta, staje się, że to mówiąc, latynoskim rajdowym. Stąd uprzejmie proszę pana prezydenta o rozważenie wspólnej akcji z Policją, Strażą Miejską i stosownymi służbami. Akcji, która ma na celu sprawdzenie, a jeżeli trzeba, to wyczyszczenie tego rejonu Krakowa z rzeczy, które burzą nie tylko estetykę, ale także porządek i bezpieczeństwo publiczne w tym rejonie. A niestety z tego typu informacjami coraz częściej mamy do czynienia. Dziękuję bardzo. To tyle chyba z mojej strony. Nie mamy więcej. Ale przepraszam pan radny. Bardzo przepraszam, ale musiał pan wyjść tak się załatwić. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja szybki temat, ponieważ pojawia się w pewnych gazetach, takie sejmiszy, mieszkańcy, którzy piszą listy z nazwiskiem wiadomości redakcji i tam jeden list był taki, że wielka prośba do Urzędu Miasta, żeby przy inwestycji planowanej do Krowodrze Górki, do Górki Narodowej z Krowodrze Górki, nie odwrotnie, dobrze powiedziałem, z tej inwestycji tramwajowej, która ma być realizowana i jest w okresie dużych przygotowań, jest realizowana również projekt estakady nad ulicą Opolską. I tam była, jest prośba i analiza taka, że w tym liście, że ażeby w ramach tej inwestycji zbudować samą estakadę tramwajową bez ewentualnych, bez ewentualnego możliwości przejazdu samochodów. No, uważam, że to jest bardzo zły kierunek i doskonale wiemy, jakie są problemy połączenia północy z południem Krakowa. To jest mam takie pytanie, czy faktycznie są analizowane, czy brane jest pod uwagę taka realizacja, czy raczej jest ta estakada już w pełnym wymiarze, czyli tramwajowo-samochodowa i czy nie wiem, czy raczej odrzucamy taką koncepcję. Chciałbym na ten temat, żeby było to rozwinięte przede wszystkim przez Wiki i planowania tej kwestii, jak to wygląda i jak to będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos w interpelacjach? Nie widzę.